InPost nawiązuje współpracę z samorządami w ramach programu Green City. Kolejnym miastem, z którym firma podpisała umowę, jest Nowy Sącz. Cieszymy się, że miasto Nowy Sącz dołącza do naszego programu Green City i cieszymy się, że jest to kolejne miasto, które także dba o środowisko, dba o jakość powietrza i zależy im, żeby te programy, projekty proekologiczne były wdrażane. Program Green City ma zgodnie z założeniami wspierać rozwój polskich miast poprzez oferowanie mieszkańcom nowoczesnych usług. W ich ramach powstanie sieć ekologicznych paczkomatów. W Nowym Sączu ma być ich 8. Na razie jednak nie wiadomo, w jakich miejscach będą ulokowane. Tak, chcemy postawić 8 takich ekologicznych paczkomatów. One dopiero pojawią się, dlatego że zawsze po podpisaniu listów intencyjnych siadamy do rozmów z przedstawicielami miasta i wspólnie wybieramy te lokalizacje, tak aby one były jak najbliżej mieszkańców i były właśnie uzgodnione z miastem. Także dopiero przed nami rozmowy, gdzie dokładnie postawimy w przyszłym roku te 8 ekologicznych paczkomatów, o których właśnie opowiedziała Iza i Wojtek. Sam program Green City ma na celu działania na rzecz ochrony środowiska i ograniczania emisji CO2. Program jest długofalowy, zakłada m.in. stworzenie ładowarek elektrycznych, nasadzenia roślinności oczyszczającej powietrze oraz wymiana floty samochodowej na ekologiczną. Inwestujemy bardzo mocno w flotę elektryczną i mamy już ponad 300 samochodów. I oczywiście pierwszymi miastami, które są z nami w projekcie Green City, właśnie będą tam, w tych miastach będą te samochody elektryczne. Więc to jest taki jeden z, myślę, że najważniejszych kroków. No ale też dziękujemy za jakby zrozumienie tego, czym są w ogóle paczkomaty i w jaki sposób one ograniczają tą emisję CO2. Paczkomaty, jak przekonuje przedstawicielka firmy, to najbardziej ekologiczny sposób robienia zakupów. Zamówienie towaru do paczkomatu zmniejsza emisję CO2 nawet o 75% w porównaniu do dostawy do domu klienta. Takie działania wpisują się również w prowadzoną przez władze miasta walkę ze smogiem. Nowy Sącz cały czas stara się walczyć o czyste powietrze w Nowym Sączu. Wykazujemy wiele działań. W przyszłym roku ponad 5 milionów złotych przekazujemy na wymianę kotłów w Nowym Sączu na źródła czystej energii, ale to jest szeroki wachlarz działań, również edukacyjnych, również takich działań, które wpływają pośrednio właśnie na to, żeby w Nowym Sączu można było oddychać czystym powietrzem, a wieloletnie zaniedbania, wieloletnie przestoje w jakichkolwiek inwestycjach spowodowały, że niestety Nowy Sącz jest czołówce miast w Polsce, które są zanieczyszczone. Przedstawicielka firmy InPost dodaje również, że w dobie pogarszającej się sytuacji ekologicznej ważne są również działania małe, podejmowane lokalnie. Stąd pomysł InPostu na porozumienia z samorządami.